Witam Państwa w magazynie miejskim i zapraszam na informacje. Nowym prezesem spółki Latoszyn-Zdrój został Bogdan Wójcik, dotychczasowy prezes zarządu gminnego zakładu komunalnego. Prezes Bogdan Wójcik teraz te dwie funkcje łączy razem. Dalej szefuje GZK i jest prezesem spółki Latoszyn-Zdrój. Bogdan Wójcik w rozmowie z reporterami PTVR podkreślał, że bardzo szanuje dokonania swoich poprzedników Pawła Wolickiego oraz Marcina Nowaka. Latoszyn-Zdrój to jest miejsce, które ma w sobie wiele potencjału, także szanując dokonania swoich poprzedników, będę chciał realizować to, co do tej pory zostało tutaj dokonane, ale będziemy chcieli iść w kierunku poszerzenia oferty Latoszyna-Zdroju, tak aby tu każdy znalazł coś dla siebie. Przed nowym zarządem spółki Latoszyn-Zdrój postawione jest przede wszystkim zadanie konsolidacji działań spółek komunalnych gminy Dębica. Jak zapewnia prezes Bogdan Wójcik, oferta koncertowa podczas tegorocznego lata w Latoszynie-Zdroju jest bardzo bogata. W każdą sobotę zabawa taneczna, a w każdą niedzielę koncert znanego zespołu muzycznego. Trwające od kilku tygodni w całej Polsce upały są niebezpieczne nie tylko dla ludzi, ale również dla zwierząt. Wysokie temperatury powietrza i intensywne promieniowanie słoneczne jest przyczyną wielu poważnych problemów ze zdrowiem naszych czworonożnych przyjaciół. Jak podkreślają lekarze weterynarii, w ostatnich dniach znacznie zwiększyła się w lecznicach liczba chorujących psów i kotów. Przypomnijmy, że zwierzęta, podobnie jak ludzie, nie mogą długo przebywać w pełnym słońcu i bez odpowiedniego nawodnienia. Bardzo istotne jest zapewnienie naszym czworonożnym przyjaciołom stałego dostępu do chłodnej, pitnej wody. Powinniśmy również pamiętać o wybieraniu na spacery godzin porannych lub wieczornych, kiedy jeszcze temperatura powietrza nie jest wysoka, a nasłonecznienie bardzo intensywne. Jak zaznacza Jacek Jakubek, lekarz weterynarii, istotne jest także schładzanie pomieszczeń, w których przebywają nasze zwierzęta. O tym problemie mówimy co roku. Jest to poważny problem, aczkolwiek świadomość społeczeństwa w tym temacie jest coraz większa. Przede wszystkim zwierzęta nie mają takiej możliwości chłodzenia się jak ludzie, nie mają gruszołów potowych. Psy oddają nadmiar ciepła poprzez ziajanie. Jeżeli zamykamy go w małym, ciasnym pomieszczeniu, gdzie temperatura jest w okolicach około 50 stopni, więc on raczej się nie chłodzi, tylko się jeszcze dogrzewa coraz bardziej, więc to jest problem. Unikamy przebywania zwierząt w okolicach godziny od 10 do 15, 17 na świeżym powietrzu, czyli nad wodą, tam gdzie się przegrzewają. Nie zawsze te zwierzęta lubią wchodzić do wody, niektóre bronią się przed tym, więc unikamy takich sytuacji. Wysokie temperatury powietrza mogą w sezonie letnim być przyczyną udarów, które objawiają się bólami głowy, omdleniami, przyspieszonym oddechem i szybszą akcją serca, a także wymiotami. Wtedy, jak twierdzi dr Jakubek, psy zwykle nietypowo zachowują się, na przykład kręcą się w kółko lub uderzają głową o twarde przedmioty. Gdy zaobserwujemy u psa takie objawy, w pierwszej kolejności powinniśmy podać mu wodę do picia i umieścić w chłodnym pomieszczeniu. Jeżeli stan zwierzaka nie poprawi się, to należy jak najszybciej udać się z psem do lecznicy, gdzie otrzyma odpowiednie leki, płyny oraz tlen. Jeżeli dojdzie już do przegrzania, no może dojść nawet do utraty przytomności. Powinniśmy zmierzyć takiemu zwierzęciu temperaturę. Ona może być w okolicach 41-42 stopnie. To jest bardzo wysoka temperatura, groźna dla życia. Więc powinniśmy takie zwierzę, niczym zdążymy, udać się do lekarza, schłodzić. Oczywiście nie wkładamy go do lodowatej wody, bo dojdzie do szoku termicznego. Powinniśmy proces chłodzenia prowadzić powoli, czyli chłodzimy te miejsca, które są nieowłosione, czyli okolice albo mniej owłosione, okolice głowy, okolice brzucha, wewnętrzna strona ud. Przykładamy tam zimne kompresy, najlepiej zmoczone ręczniki i w ten sposób powoli obniżamy jego temperaturę. Oczywiście, jeżeli ona nie spada, powinniśmy się udać do lekarza. Wtedy my mamy już swoje sposoby na schłodzenie tego zwierzęcia, aczkolwiek nie zawsze nam się to udaje. Bardzo istotne jest też, aby latem nie wyprowadzać naszego psa na spacer po rozgrzanym asfalcie, ponieważ zwierzak może poparzyć sobie opuszki łap.
Naszego czworonoga nie możemy też nigdy pozostawić samego w zamkniętym samochodzie stojącym na zewnątrz, ponieważ to grozi nawet śmiercią. Zatem w upalne letnie dni dbajmy o nasze zwierzęta podobnie jak o siebie i naszych najbliższych, pamiętając o odpowiednim nawadnianiu oraz schładzaniu organizmu. Starajmy się, aby nasze pieski i kotki przebywały w chłodnych, zamkniętych pomieszczeniach, co z pewnością nie spowoduje u nich poważnych komplikacji zdrowotnych związanych z bardzo wysokimi temperaturami powietrza na zewnątrz. Przez całe wakacje jest czynny miejski basen odkryty przy ulicy Sobieskiego z miejskiej pływalni. W centrum miasta można skorzystać od 10 do 18. W kompleksie znajduje się basen rekreacyjny 50 metrów na 21 metrów. Głębokość od 140 cm do 180 cm. Jest też brodzik dla dzieci z maksymalną głębokością 60 cm. Ponadto na terenie obiektu znajduje się boisko do siatkówki plażowej, zaplecze sanitarne i małą gastronomię. Z basenu najczęściej korzystają dzieci i młodzież, która lato spędza w mieście. Przychodzą grupy zorganizowane i półkolonie. W upalne dni z pływalni korzysta kilkaset osób. Obiekt jest bezpieczny, woda czysta. Nad bezpieczeństwem kąpiących się czuwają ratownicy. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie magazynu miejskiego. Do zobaczenia.